bardziej śpiewać, czy bardziej grać? Bo mówisz teraz, żeby też grać na instrumentach. To znaczy, powiem ci, że to wszystko było tak na równi. Nawet bym zestawiła taniec ze śpiewaniem. I z grą aktorską, tak wszystko tak na tym samym poziomie. Ale to, że śpiewam, to jest przypadek, bo rok temu, 5 marca, zaśpiewałam z moją młodzieżą z liceum. Tylko dlatego, że oni się bardzo stresowali. No i taki tutaj krążący teraz już nasz menadżer, cześć Marta, jakby przychwycił mnie. I 3 dni później śpiewałam na trasie MTV Unpacked z Krzysiem Zalewskim. I tak już bardzo poszybowało to wszystko do góry. Najpierw był Krzysiek, później był support przed jamem, Janusz Radek duet, Marek Piekarczyk duet. I tak naprawdę ja się wcale gdzieś tam nie miałam ciśnienia, żeby śpiewać. Jakoś tak to spontanicznie bardzo wychodziło. Samo z siebie to poszło? Tak, i dużo mam dobrych ludzi wokół. A powiedz mi, na kim się wzorowałaś? Kto był twoją muzyczną inspiracją? Jeżeli lubię chodzi... tego pytania. Nie, ale to, inne, ale to jest potrzebne, bo każda wokalistka ma jakieś swoje... Ja nie chcę mówić guru, żeby to nie zabrzmiało górnolotnie. Jacek pokazuje na siebie, tak na Jacku Krzaklewskim, zespół Perfect. Miałaś kogoś, kto imponował ci głosem i wiedziałaś, że chciałabyś go chociażby mu dorównać, albo jej dorównać? Nie miałam tak. Ja słucham wszystkiego po trochu. Czy jakby... zawsze byłaś indywidualistką? Tak, chyba tak. Jakie jest twoje największe muzyczne marzenie, gdybyśmy mogli je dzisiaj spełnić? Oczywiście oprócz tysięcy ludzi, którzy będą cię słuchali i oklaskiwali, bo to ci gwarantuję dzisiaj, ale takie zawodowe twoje to? Marzenie. Chłopaki, jakie ja mam marzenie zawodowe? Wydać płytę. No dużo mam tych marzeń, ale tak generalnie to ja bym chciała śpiewać. Jakby ci wszyscy ludzie tutaj kliknęli lajka na moim fanpage'u Młotka Fesler, to by było też spełnienie mojego marzenia. To może powiem ci tak. To, czy klikną lajka, zależy tylko i wyłącznie dzisiaj od was. A to, czy dacie z siebie wszystko, potwierdzeniem tego będą brawa osób, które będą cię słuchały. Panie i panowie, przed wami Młotka Fesler. Wielkie brawa!